Przyjechaliśmy dziś na wizytację do miejscowości, wokół których jest jedna z największych koncentracji ferm w Polsce. Na tym obszarze planowana jest budowa jeszcze 3 gigantycznych chlewni na prawie 73 tysiące świń. Przerażeni tą sytuacją mieszkańcy poprosili nas o wsparcie. Przyjechałem dlatego, żeby pomóc ludziom, którzy mieszkają właśnie w okolicy Koźmina, bo wiem, że problem, który oni mają, jest podobny taki do tego, który mam ja, a ja jestem osobą, która też jest doświadczona tymi fermami przemysłowymi. No i uznaliśmy, że lepiej będzie tutaj nawzajem się wspierać. Inwestorem są członkowie rodziny Wójcików, którzy już teraz posiadają w sąsiedztwie 2 wielkie fermy norek. Jedna z nich znajduje się w Góreczkach i została podzielona na kilkadziesiąt mniejszych instalacji. Tylko ta jedna ferma może pomieścić nawet 900 tysięcy norek, co czyni ją najprawdopodobniej jedną z największych ferm na świecie. Poza fermami norek w bliskim sąsiedztwie znajduje się także ferma kurczaków na ponad 650 tysięcy zwierząt. Stwierdziłem, że można by było zrobić kilka takich wstępnych badań, jak te fermy oddziałują na wody przede wszystkim. Stan środowiska wodnego jest tutaj fatalny i to właściwie wszystkie próby, które pobraliśmy, były poza wszelkimi normami. Niektóre normy były przekroczone stukrotnie, czy ponad stukrotnie. W niektórych ciekach tutaj wykryliśmy antybiotyki, hormony takie jak estron czy progesteron. Były robione również badania bazujące na makrofitach. One wskazały tutaj bardzo słaby stan cieków wodnych. Te fermy mają potężny wpływ na jakość środowiska wodnego. Oczywiście od wody są uzależnione wszystkie inne ekosystemy. A to są sinice. Widać, że wody są tu strasznie przeczyszczone. I to wszystko wokół 3 małych miejscowości. Mieszkańcy są załamani, ale nie poddają się. Biorą udział w postępowaniu administracyjnym, składają do gminy pisma protestacyjne. Wszyscy przeciwni, bo przecież mieliśmy tam takie zebranie, tam pod altanką, nie? No to właśnie wszyscy się podpisywali, bo te wszystkie podpisy, tu nikt się nie, chociaż tam dobrze tam z tym Wójcikiem, czy tam już sprzedaje te pszenice, czy no, ale każdy podpisał, nie? Zaraz jak to pismo tam poszło do gminy, to zaraz już tu u mnie był, nie? I dlaczego mu utrudnią, bo on tyle dobrego robił, to wszystko w dobrym kierunku, że ludzie pracę znajdą, no ale kogo pracę, jaką pracę znajdą? No mówię, bo to w większości to Ukraińców zatrudnia, nie Polaków, nie? No, ale nie po to by tego tyle lat robili na gospodarstwie, żeby to robić za parobka, nie? Przeciwstawia się rolników ogólnie ludziom z miasta. Tak naprawdę prawdziwy podział przebiega między małymi rolnikami, którzy są właśnie niszczeni przez tych dużych. My postanowiliśmy walczyć nie tylko z powodu tego, że nam coś nie pasuje, ale chcemy zrobić ogólnie coś więcej, bo widzimy, że taki model, jaki funkcjonuje w Polsce, czyli koncentrowanie się na tylko i wyłącznie na fermach przemysłowych, które nie doprowadza do żadnego, a przy okazji nie wspiera się, a wręcz przeciwnie, niszczy małych rolników, no jest nie do utrzymania w dłuższej perspektywie, no i może prowadzić tylko do złych rzeczy w przyszłości. Na przestrzeni lat mieszkańcy obserwowali degradację środowiska. Odczuwali na własnej skórze, jak ich życie ulega drastycznemu pogorszeniu, a wartość majątków spada. To ci ludzie są rdzennymi mieszkańcami. Od dziecka mieszkało się tu im dobrze, mają sentyment do swojej wsi i nie zamierzają jej opuszczać. Ja się zajmuję rolnictwem od dziecka. Tu pracował mój ojciec, dziadek, no i tu pracuję. No i wszystko jakoś tu trwało. W tej chwili to jest tak, że się ku końcowi to zanosi się, że tu się skończy tradycja. Bo niestety te duże fermy nas do tego doprowadzą, że nie będziemy mogli tu przetrwać w rolnictwie. Nie? To jest przykre, ale niestety prawdziwe. Za chwilę to tu zostanie 3-4 gospodarstwa, bo takie są perspektywy. W tym wszystkim są jeszcze ludzie, którzy żyją właściwie tutaj osaczeni przez fermy wielkoprzemysłowe, którzy mają problemy z muchami, tak? Którzy mają problemy z substancjami odorowymi, ale jest mnóstwo jeszcze innych substancji, których nie czuć w powietrzu, tak? A one są i mogą oddziaływać negatywnie na zdrowie, a nawet życie człowieka. Taka ferma nie od razu nas zabije, ale może wpływać na naszą kondycję, tak? Bo wszelkie
wszelkie astmy czy alergie, no to biorą się przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza, a tutaj taka ferma potrafi emitować około 400 różnych zanieczyszczeń do środowiska. Niektóre mogą się rozprzestrzeniać na bardzo dalekie odległości. W zeszłym roku odkryto, iż bakterie mogą migrować nawet ponad 1000 km od źródła zanieczyszczeń. To łamie zupełnie wszystko to, co w tej chwili, co do tej pory wiedzieliśmy o rozprzestrzenianiu się bakterii. I tutaj może być podobnie, bo fermy są też źródłem rozprzestrzeniania wielu często patogennych mikroorganizmów. One gdzieś tam sobie w postaci bioaerozoli czy też z pyłami wędrują czasem na duże odległości. Mieszkańcy mówią wprost, że są tym wszystkim przerażeni. Nie dość, że mają wielką fermę drobiu, fermę norek, a niedaleko fermy drobiu i również norek, to jeszcze chcą im postawić trzy wielkie fermy trzody chlewnej i że drugiego tak przepełnionego fermami miejsca w Polsce nie da się znaleźć. Wartość ich nieruchomości spadła już o ponad 50%, a jeśli powstaną kolejne fermy, staną się one nic nie warte. No dużo się mówi o tej agroturystyce, no ale kto tu przyjedzie na agroturystykę, jak to jest wokoło Zagłębia Smrodu, nie? My mamy dosyć smrodu już tutaj, nie? Wokoło już jest dosyć smrodu, a teraz dodatkowo jeszcze dojdzie następny smród, nie? No i to wożenie, jak będą wozić na okrągło te gnojowice, bo podejrzewam, że będą wozić, bo coś muszą zrobić, nie? No to będą zima, nie zima, no ale kiedyś była to jakoś pani ze Sejmu, nie? I w Koźminie myśmy byli, to żeby mali przekazywali dużym na powiększenie gospodarstw, nie? No to nie, żeby dbali o to, żeby mały rolnik przetrwał, tylko żeby duzi byli, nie? No budowa dodatkowych ferm w bardzo bliskim sąsiedztwie tych funkcjonujących, jeszcze ferm trzody chlewnej, które należą do tej kategorii najbardziej uciążliwych, no jest właściwie gwoździem tak naprawdę do trumny nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale również tak naprawdę dla gminy. Dlatego, że tak ogromne oddziaływanie tych ferm na środowisko będzie powodowało jakby niemożność wywiązania się z pewnych zapisów, które nas obowiązują jako kraj członkowski Unii Europejskiej. Za parę lat mamy osiągnąć stan dobry wszystkich wód powierzchniowych, ponieważ nasz kraj przegrał proces w 2013 roku z Unią Europejską o niewłaściwe wdrażanie dyrektywy azotanowej. Powinniśmy dochować wszelkich starań, żeby wpływać korzystnie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, przede wszystkim azotu, ale tutaj chodzi oczywiście o inne pierwiastki biogenne, do środowiska wodnego. A jak widać na przykładzie tej gminy, tak się nie dzieje. Tutaj jakość wody się stale pogarsza. Zinwentaryzowaliśmy parę cieków, którymi dopływają zanieczyszczenia i ewidentnie one dopływają z ferm, które tutaj prosperują. No, obowiązuje nas zasada, zanieczyszczający płaci. Tak? To nie jest naprawdę problemem określić, z jakiego obiektu dopływają zanieczyszczenia. Tutaj nie ma żadnej bioróżnorodności. No a na tą bioróżnorodność, czy na tą słabą bioróżnorodność, no niestety mają wpływ ścieki, które tu są wpuszczane. Tutaj widzimy, jak w soczewce z bliska, jak całe rodziny przeżywają tą sytuację, ale ten problem dotyczy naprawdę całej Polski, wszystkich województw, bo tego typu przerośnięte zakłady przemysłowe są naprawdę w całej Polsce i powinniśmy o tym rozmawiać, powinniśmy tych ludzi wysłuchać i poważnie potraktować ich problemy, no bo oni są pozostawieni sami sobie. Ja sądzę o tym, że jak te duże powstaną fermy, to te małe całkowicie gospodarstwa upadną, bo oni do tego dążą, żeby te małe poupadały, a zostały te duże, nie? Żeby że jak zajedzie samochód czy podkowa, to tam brał od tych dużych, a tym... Tylko, że no mówię, co z tymi rolnikami, z tymi z małych, nie? Ja mówię, coś opytam, gdzie, co z tymi małymi rolnikami? Co, tak przypadkowo jak ja, to już jestem 5 lat przed emeryturą, nie? No gdzie? Mnie nikt do pracy nie przyjmie, bo jestem już, powiedzą, nierentowny, nie? Zastróża jedynie albo coś. No, tyle lat pracowali, dziadek pracował, ojciec pracował w gospodarstwie, a teraz przyjdzie to, że nie, trzeba będzie po prostu zrezygnować z tego, nie? Syna mam takiego jednego jeszcze młodszego, 18 lat, no to on też będzie musiał gdzieś do pracy iść, bo przecież tutaj z tego gospodarstwa nie ujedzie. Apelujemy do władz gminy o powstrzymanie tej szkodliwej inwestycji i wysłuchanie głosu lokalnej społeczności.